Cześć, ja nazywam się Maciek i z wielką przyjemnością poprowadzę kolejny odcinek Faktogramu. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Was prawdziwy konsolowy megahit. Dlatego pozwólcie proszę, że nie będę przedłużał i zaczynamy. Polscy producenci gier także potrafią współpracować z wojskiem. O tym powiemy najpierw. Kolejny temat to druga część gry The Incredible Adventures of Van Helsing. Sprawdzimy, czy warto na nią czekać. Temat numer 3 to z kolei PS Vita i jej nowa wersja, lżejsza, cieńsza i zwyczajnie ładniejsza. W tym odcinku recenzujemy konsolowe Diablo 3. Takiej konwersji chyba nikt się nie spodziewał. Zapraszam! Nie tylko amerykańskie firmy specjalizują się w tworzeniu zaawansowanych symulatorów dla armii. Polskie studio The Farm 51 także zajmuje się wykonywaniem zleceń dla naszego wojska. I chociaż nie znamy szczegółów, bo jak wiadomo tego typu informacje są objęte tajemnicą wojskową, możemy się domyślać, że gliwickie studio The Farm 51 będzie projektować wirtualne symulatory, które są znakomitą, bo tanią i bezpieczną formą szkolenia współczesnych żołnierzy. Studio będzie na tym polu współpracować z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych, działających w ramach Polskiego Holdingu Obronnego. Już w trakcie developmentu Deadfall Adventure zaczęliśmy produkcję nowej gry, która ma być dużo, dużo bardziej realistyczna i ma wykorzystywać wiele różnych technologii militarnych, oczywiście w wirtualnej formie. I tutaj współpraca z Obrumem i z armią z jednej strony jest ciekawa, dlatego że pomoże nam zdobyć know-how, że daje nam dostęp do różnych ciekawych urządzeń, które chcemy tam zaprezentować. Nie wszystkie będziemy mogli, które byśmy chcieli, ale na pewno część nam się uda przemyśleć. No a z drugiej strony my, armii, jesteśmy w stanie zaoferować dobre technologie, jesteśmy w stanie im zaoferować nasze know-how związane z technologiami informatycznymi i z tym, co oni potrzebują, żeby tworzyć, czy żeby wykorzystywać stworzone przez nas symulatory czy wizualizacje. The Farm 51 pracuje obecnie, i to wiemy oficjalnie, nad przygodowym shooterem Deadfall Adventures. Tytuł pojawi się w listopadzie tego roku. Pierwsza część The Incredible Adventures of Van Helsing była na tyle dobra i na tyle popularna, że jej producent nie miał wątpliwości. Musi powstać kontynuacja. A oto, co do tej pory wiemy na jej temat. The Incredible Adventures of Van Helsing 2 będzie bezpośrednią kontynuacją historii zakończonej lub raczej zapoczątkowanej w poprzedniku. Tym razem pojawią się trzy klasy postaci. Pierwsza będzie wyposażona w broń i miecz. Druga powalczy magią i zaklęciami, zaś trzecia będzie specjalizować się w miotaczach płomieni, bombach i artylerii. Nic nie staje na przeszkodzie, aby zaimportować swoją postać z pierwszej części gry z jej uzbrojeniem i umiejętnościami. Niedawno dowiedzieliśmy się również, że producent szykuje także inny tytuł, mianowicie Van Helsing Deathtrap, grę typu Tower Defense, która docelowo będzie dostępna w ramach systemu Free to Play. Obie gry pojawią się na pecetach dopiero w przyszłym roku. Na początku tygodnia Sony niespodziewanie rozpoczęło ofensywę informacyjną na temat swojej najlepszej marki, czyli PlayStation. Jeszcze tej jesieni na japoński rynek, a później prawdopodobnie na inne rynki trafią dwa nowe urządzenia z logiem PlayStation. Nowy model PS Vita będzie o 20% cieńszy i 15% lżejszy od swojego poprzednika, a zastosowana w niej bateria wytrzyma przynajmniej o godzinę dłużej. Nowy model ma być wyposażony w 5-calowy ekran LCD, który zastąpi wyświetlacz OLED. Drugim urządzeniem, które pojawi się na święta pod choinką Japończyków, będzie PlayStation Vita TV. Swego rodzaju przystawka do telewizora, która będzie w stanie uruchamiać gry z PS Vity, PSP czy oryginalnego PS One. Na szczęście nie będziemy skazani na grę pilotem od telewizora, bo urządzenie do obsługi gier wykorzysta kontroler DualShock 3. Ciekawe tylko, czy i kiedy całe to dobro trafi na europejski rynek. Blizzard, jak to Blizzard, tradycyjnie długo kazało sobie czekać na premierę Diablo 3 w wersji na konsolę. Ale to chyba dobrze, bo ostatecznie otrzymaliśmy konwersję niemal idealną. Może trudno w to uwierzyć, ale konsolowa wersja Diablo 3 jest obecnie najlepszą i najbardziej dopracowaną wersją ze wszystkich dostępnych. Kilka miesięcy po premierze pecetowego Diablo, gracze na całym świecie nie szczędzili ostrych słów rzucanych pod adresem producenta, który nauczony tym doświadczeniem postanowił zaserwować konsolowym graczom produkcję oczyszczoną ze wszelkich złych naleciałości. W otchłań niebytu lub jak kto woli w czeluści piekielne, strącony został dom aukcyjny, nie mamy także irytującego obowiązku stałego połączenia z internetem.
Gdy odpalimy grę, jest jeszcze lepiej, bo widzimy, że Diablo 3 na PlayStation oraz Xboxie wygląda, rusza się i funkcjonuje zupełnie tak samo jak na pecetach. Jest nawet lepiej, bo paradoksalnie dzięki na wskroś pecetowemu Diablo 3 konsolowcy mogą przypomnieć sobie, co znaczy kooperacja siedząc na jednej kanapie. W walce ze złem może uczestniczyć nawet 4 bohaterów jednocześnie, ale wtedy ograniczenie takiej zabawy jest tylko jedno. Nasze postacie muszą znajdować się blisko siebie. Jeżeli coś w konsolowym Diablo 3 mogło się nie udać, to sterowanie. Jednak Blizzard potwierdził swoje umiejętności nie tylko w planowaniu gier na pecety. Sterowanie padem sprawdza się idealnie. Przyciski zostały rozplanowane wzorowo. Prawym analogiem możemy na przykład wykonać specjalny odskok, czyli kolejną nowość w serii. Gry WP nie szczędzi zachwytów nad Diablo 3, a w szczególności nad perspektywą toczenia bojów ze znajomymi na jednym ekranie. Serwis daje więc 4 gwiazdki na 5 możliwych, czyli tyle samo co konkurencyjna poligamia. Konsolowe Diablo 3 nie zawiodło. I to już koniec dzisiejszego odcinka Faktogramu, ale pozostajemy w temacie konsol, dlatego że mam do Was bardzo ważne pytanie. Wrzesień to miesiąc dwóch wspaniałych preorderów. GTA 5, której nikomu nie trzeba przedstawiać, i wspaniały sportowy mocarz, czyli FIFA 2014. Możecie powiedzieć, czy już macie swój preorder, a jeśli tak, to napiszcie proszę, gdzie zamawialiście tę grę, to może i ja się skuszę. Widzimy się bardzo, bardzo niebawem. Cześć!